Witamy w kolejnym odcinku kulinarnym w Planteon. Ja mam przyjemność gościć u mnie dzisiaj Natalię. Cześć. Która pracuje w Team Catering. Dzień dobry, Natalio. Dzień dobry, Karolino. Nazywam się Natalia i jestem content marketing specjalistką i tym się zajmuję w Team Catering. Ja dzisiaj będę gotowała, to nie jest moja rola, ale spróbuję, może się uda. Tak, dzisiaj sobie porozmawiamy trochę o firmie, a przy okazji zrobimy sobie właśnie przepyszny deser z tapioki. No to co, powiesz nam, co potrzebujemy do naszego deserku? Jasne, może zaczniemy od głównego składnika, czyli mleka. 800 ml mleka potrzebujemy do tego puddingu, deseru. 85 gram tapioki. Laskę wanilii, szczyptę odrobinę, pół laski, dwie łyżki erytrolu, wyrażone migdały i góra będzie posypana truskawkami. Można też zrobić mus truskawkowy, użyć jakichś innych owoców. Też tutaj erytrol możemy zamienić jakimś innym słodzikiem. A gdy nie mamy laski wanilii, choć bardzo polecamy, bo wanilia zawsze robi robotę w takich deserach, to można bez problemu użyć na przykład ekstraktu waniliowego. No to co, zabieramy się do pracy, wlejemy mleko, tak, odpalimy sobie. A w międzyczasie ja się zapytam, co mogłabyś powiedzieć więcej o waszym cateringu? Cóż, nie ma żadnych konkretnych pytań do mnie. Nie, bo właśnie tak, miałam zadać pytanie, a nie zadałam sobie. No właśnie. To może powiedz mi, ile macie diet. Od tego zaczniemy. Ta liczba wciąż się zmienia, oczywiście rośnie, ponieważ no mamy już teraz aż 15 diet, w tym dwie diety z wyborem menu. I dzięki temu nasi klienci mogą po prostu wybierać sobie dania, które chcą jeść. To bardzo fajna opcja, bo nie każdy catering coś takiego ma. Tak, tak. Więc zachęcamy do skorzystania. Tak, tak. To jest szczególnie dobra opcja dla ludzi, którzy są takimi wybredniaczkami, nie? Nie wszystko im smakuje, więc to jest naprawdę coś fajnego. Jeszcze w międzyczasie zapytam, czekamy aż się zagotuje, czy już od razu wsypujemy tapiokę? Czekamy. A cukier, wanilię też czekamy, aż mleko się zagotuje, tak? Rozumiem. Okej. Okay. To może powiesz mi, w jakich miastach jesteście? Tak, no my jesteśmy wrocławskim cateringiem, ale jesteśmy już w całej Polsce od niedawna, więc tak naprawdę nieważne skąd jesteś, wygoogluj sobie Team Catering i możesz zamówić dietę właśnie do swojego miasta. Nie. Ja już powiem, że my raz byłyśmy w Team Cateringu, mamy teraz okazję właśnie ze sobą współpracować. Dobra, gotuje nam się. Tak. Ten pudding jest z diety slim, tak? Bo on jest w naszym menu w diecie slim i może opowiem trochę o diecie slim. Co ty myślisz, czy nie mówisz? Myślę, że jak najbardziej. Dobra. Powiedz, jestem ciekawa. Dobra, więc tak. Dieta slim jest przede wszystkim dla osób, które chcą zrzucić zbędne kilogramy. Bardzo często pojawiają się takie komentarze, że schudłam już 10 kg na waszej diecie slim, także to pokazuje, że ona robi robotę. Tam jest trochę więcej białka, białko daje takie uczucie sytości, dużo pełnoziarnistych produktów, warzyw i owoców, nieco mniej tłuszczu i nie ma cukru białego, więc tak, jeżeli takie są wasze plany, to polecamy dietę slim od nas. Super, smacznie, tak, zdrowo. Zdrowo, dokładnie tak. Mleko mi się gotuje. Tak. Więc ja teraz daję mały gazik i sypujemy. Tak. Nasze kuleczki. I zgasł. Ale to nic. Rozpalimy atmosferę ponownie. Erytrytol. Tak. I od razu też laskę wanilii, ziarenka. Ale też od razu wrzucimy sobie tą połówkę, ja tu mam. Nie wyrzucajmy tego, wrzucajmy do środka, potem po prostu sobie wyciągniemy, ona też da nam aromat w środku. Super. I teraz, gdy wszystko mamy, to musimy gotować. Gdzieś około pewnie 15 minut nam to zajmie. Musimy mieszać, bo tapioka lubi nam się przypalić jeszcze z mlekiem. Więc powoli, cierpliwie. Też fajny wakacyjny, bo z lodówki, więc taki chłodzący. Mamy fajną ekipę, cudowne, mądre, inteligentne dietetyczki, które ogarniają właśnie te wszystkie przepisy. Tam siedzą, wysyłają buziaki. No to nie ukrywajmy, to jest naprawdę wygodne w dzisiejszych czasach. Nie ma czasu się na gotowanie, na sprzątanie. Oczywiście. Codziennie można jeść coś innego, zdrowego, to jest zbilansowane. Nasz szef, założyciel Team Catering, jest zagorzałym sportowcem. Współpracujemy z trzema drużynami sportowymi, dużymi, nawet czterema w sumie. Na pewno znacie chociażby Gwardię Wrocław, szczególnie wrocławianie, albo Panthersów, to jest futbol amerykański. Żywimy tych byków. Więc, oni to na pewno ogromne porcje mają. Ogromne porcje. Nasza dieta, sport, ma nawet 4000 kalorii. Więc tak, więc wiesz, to są takie, to jest na kilogramy tego jedzenia. Tak. Nasz deserek już się zrobił, patrzcie, w środku są, tapioka się zrobiła taka przeźroczysta. Jak nie jesteście pewni, to możecie sobie sprawdzić jedną kuleczkę. No ja tak ciężko mi sprawdzić teraz. O.
I jak w środku jest właśnie przeźroczysta, to już wiadomo, że nasza tapioka jest gotowa. This is homemade. Tutaj wsypiemy sobie szybko truskaweczki albo jakieś inne owoce, też właśnie na jakie macie ochotę. Dobrze, teraz sypiemy tutaj pięknie. Ale jest bardzo smakowity. Wygląda naprawdę bardzo dobrze. No? No, nie wygląda jak fit deser. Jest smaczny. I troszeczkę miętki. I tak prezentują się nasze deserki. Je teraz należy włożyć do lodówki, aby całkowicie stężały. Odstawiamy je na bok, bo będziemy jeszcze robić ładne zdjęcie, a my spróbujemy sobie naszego deserku prosto z gara. Jak na dziewczyny z wioski przystało. Dokładnie. No zdrowie. Ej, kocham. No. Serio. Takie aksamitne. Tak. Czuć wanilię, więc dodajcie prawdziwą. Pycha. Dobra, to co? Dziękuję bardzo, że przyjechaliście do Dziękuję. Nas. Dziękuję. Zapraszamy odwiedzić social media, stronę Team Catering. Tak. Codziennie dodajemy na relacje dania, które pojawiają się każdego dnia, więc możecie sprawdzić, zobaczyć, czy to coś dla Was smacznego. Dobra. No, to dziękujemy bardzo za dzisiaj. Dzięki. I do usłyszenia. Pa, pa! Pa! Pudding z tapioki rozpala zmysły. One teraz powinny trafić do lodówki na parę godzin, aby się zrobiły zimne. Logiczne wytłumaczenie. Tak, widzicie, ja tu mieszam. Tu żeśmy się zastanawiały, a co ona ma powiedzieć w tym filmiku, a tu proszę, tematy się nie kończą. Tak.